Tekst manny na 27 września. Nie będziesz kusił Pana, Boga Twego. Ewangelia Mateusza rozdział 4, werset 7. Komentarz parauzyjny. Pokusy bezustannie atakują lud Pana sugerując dokonywanie niezwykłych dzieł w jego imieniu, by w ten sposób przekonał On siebie i drugich, że jest ulubieńcem niebios. Mamy nauczyć się lekcji że dzieło, jakie Ojciec powierza nam do wykonania, nie polega na przekonaniu świata, ani pokazaniu mu łaski Pana wobec nas i naszej wielkości w nim. Powinniśmy raczej z cichością i pokorą, choć tak skutecznie na ile pozwalają na to rozum i przyzwoitość sprawiać, by nasze światło świeciło oraz okazywało chwałę tego. Który nas powołał z ciemności do swojej cudownej światłości, z pragnienia stania się sprawcami cudów do rozumnego stanowiska sług prawdy. Reprint numer 3298 Komentarz epifaniczny. Kusić Boga znaczy drwić z niego, nadużywać jego dobroci oraz wtrącać się do jego zarządzeń. Ktokolwiek tak postępuje, czyni to na własne ryzyko. Bóg nie pozwoli, aby z niego drwiono. Chociaż, jak w przypadku faraona, długo znosi tego, który go kusi. Ostatecznie jednak kusiciel odczuje ciężar jego niezadowolenia. Nasza cześć dla pana powinna być tak wielka, by powstrzymywała nas przed kuszeniem go. Jak zawsze, nasz drogi odkupiciel daje nam przykład pełnej czci ostrożności i posłuszeństwa, które uchronią nas przed kuszeniem Jehowy, naszego Boga. Cześć dla Jehowy także pod tym względem jest początkiem mądrości. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Piąta Mojżeszowa rozdział 6 werset 16 Nie będziecie kusić Pana. Boga Waszego, jakoście go kusili w masa. Druga Mojżeszowa rozdział piąty, werset drugi, I rzekł Farao, Któż jest Pan, żebym miał słuchać głosu Jego i puścić Izraela? Nie znam Pana, a Izraela też nie puszczę. Czwarta Mojżeszowa rozdział piętnasty, werset trzydziesty, Ale człowiek, który by z hardości swawolnie zgrzeszył, tak urodzony w domu, jako i przychodzień, takowy pana zelżył, przetoż wykorzeniony będzie on człowiek z pośrodku ludu swego. Pierwsza Królewska rozdział 20, werset 28. Tedy przyszedł mąż Boży, i mówił do króla izraelskiego, a rzekł: Tak mówi pan, przeto iż mówili Syryjczycy, Bogiem gór jest pan, a nie jest Bogiem równim. Podam to wszystko mnóstwo wielkie w ręce twoje, abyście wiedzeli, żem ja Pan. Rozdział 22, werset 24. Tedy przystąpiwszy Sedechy Jasz, syn Hena uderzył Michasza w policzek, mówiąc, kiedyż odszedł duch pański ode mnie, aby z tobą mówił. Hioba rozdział piętnasty, werset dwudziesty bo wyciągnął przeciw Bogu rękę swą, a przeciwko wszechmocnemu wzmocnił się. Psalm dziewiętnasty, werset czternasty, i od swawolnych zachowaj sługę Twego, aby nie panowali nade mną, tedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Psalm sto werset pierwszy, Pieśni stopni Dawidowa. Panie, nie wyniosło się serce moje, ani się wyniosły oczy moje, ani im się kusił o rzeczy wielkie, albo wyższe nad to, niż mi należy. Izajasza rozdział 10, werset 15. I zali się będzie przechwalała siekiera przeciw temu, który nią rąbie. I zali się będzie wynosiła piła przeciw temu, który nią trze. Jakożby się wynosiła rózga przeciw temu, który ją podniósł? Jakożby się przechwalał kij, że nie jest drewnem? Rozdział czternasty wersety trzynasty i czternasty Wszakieś Ty mawiał w sercu swym, wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższe stolice moje, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych, wstąpię na wysokość obłoków. Będę równy Najwyższemu. Rozdział czterdziesty piąty, werset dziewiąty: Biada temu, który się spiera z Stworzycielem swoim, będąc skorupą, jako inne skorupy gliniane, i zali glina rzeczy garncarzowi swemu. Cóż czynisz? Robota twoja, zaprawdę nikczemna jest. Rozdział sześćdziesiąty piąty, werset piąty: Mówiąc: Odstąp precz. Nie przystępuj do mnie, bom jest świętobliwszy niżeli ty. Cić są dymem w nozdrzach moich, i ogniem pałającym przez cały dzień. Ewangelia Mateusza rozdział czwarty wersety piąty i szósty Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym, i rzekł mu, jeśliś jest Syn Boży, spuść się na dół. Albowiem napisano, iż aniołom swoim przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, abyś znać nie obraził o kamienie nogi swojej. Ewangelia Łukasza rozdział 18, wersety 11 i 12, Faryzeusz stanąwszy, tak się sam u siebie modlił. Dziękuję tobie, Boże, żem nie jest jako inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, Cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. Poszczę kroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Rzymian rozdział dziewiąty, wersety 20 i 21 I owszem, o człowiecze! Którześ ty jest, który spór wiedziesz z Bogiem? I zali lepianka rzeczy lepiarzowi, przed żeś mi je tak uczynił? Izali nie ma mocy garncarz nad gliną, żeby z tej gliny uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości. Pierwszy Koryntów rozdział 10 wersety od 9 do 12 Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali, i poginęli od tego, który wytraca. A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. A tak kto mnie ma, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. Drugi Tesaloniczan rozdział drugi, wersety trzeci i czwarty. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, Ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma Boską część, taki iż one w kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. Drugi Piotra rozdział drugi Wersety 10 i 11, a najwięcej tych, Którzy za ciałem w porządliwości i plugastwa chodzą, a z wierzchnością pogardzają, śmieli i sobie się podobający, nie wzdegają się bluźnić przełożeństw. Chociaż aniołowie będąc większymi siłą i mocą, nie przynoszą przeciwko nim przed pana bluźnierczego sądu. Pieśni 196, 95, 125

z jakim wynikiem? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.